Czas na pigułkowy przegląd sieci, a zaczniemy od córki sułtana Brunei. O księżniczce Azemach zrobiło się głośno za sprawą jej 7-dniowej ceremonii zaślubin. Tydzień rozpoczął się od wręczenia prezentów młodej parze, a zakończył na 3-dniowej fieście. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby niecodzienny wybór ukochanego. Księżniczka Azemach poślubiła swojego bliskiego kuzyna księcia Bahara, który najwidoczniej oczarowany urodą 38-latki nie zauważył tego drobnego szczegółu. Świętują też bracia Jonas, Kevin, Joe i Nick. Pod koniec stycznia odsłonili swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame. Wydarzenie było nie lada gratką dla ich fanów, a także ich równie znanych żon, które pojawiły się wraz z najmłodszymi członkami ich rodzin, co uwieczniły kamerę. Nasze polskie portale także nie pozostają w tyle, gdy Polacy są wymieniani za granicą. Tak było w przypadku Anny Lewandowskiej, która udzieliła obszernego wywiadu hiszpańskiemu magazynowi. Wspomniała w nim m.in. to, że całe życie walczyła o swoją niezależność, aby nie być postrzegana tylko jako żona piłkarza. Choć niewątpliwie sukcesu Lewandowskiej odmówić nie można, to niektórzy czytelnicy uważają, że gdyby nie znany mąż, jej sukces nie byłby aż tak spektakularny. A co Wy o tym uważacie, drodzy widzowie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach na naszych profilach w mediach społecznościowych. A teraz informacja, która ucieszy większość z Was. Multimiliarder Jason Brion co roku inwestuje 2 miliony dolarów, aby odwrócić proces starzenia. Nowoczesną medycynę testuje na sobie i jak wyznaje, są już tego pierwsze efekty. Poszczególne organy Briona mają mniej lat biologicznie niż wskazywałaby na to metryka. Choć to dobry początek, to celem jego jest odmłodzić się o 27 lat i znów mieć 18. Jeśli jego plan się powiedzie, to kremy odmładzające, a także szeroka oferta gabinetów medycyny estetycznej nie będą nam już potrzebne. I to już wszystko w dzisiejszym planetarium. Ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia o nowej porze emisji w czwartek o godzinie 15:50.